A, ja sobie stanę tak, żeby powiedzieć dzień dobry, cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Auto Dyżur przy tym samym samochodzie, przy którym skończyliśmy jeden z ostatnich odcinków. Tak, on nadal tu stoi, znaczy to nie minęło tyle czasu, co między odcinkami, żeby było jasne. Prawdopodobnie jak ty już go oglądasz, to już właściwie sobie jeździ, żeby była jasność. Pamiętacie, jak zakończyłem odcinek o tym samochodzie, że są sportowe katalizatory, sondy Lambda tylnie pokazują skuteczność katalizatorów po około 90 km, więc trzeba po prostu wykonywać te błędy lub zamontować katalizatory, więc jakby klient zdecydował się na wymazanie kodów błędów dotyczących sprawności katalizatora, no my to zrobiliśmy i od tego momentu samochód przestał odpalać. Chcę wam pokazać w ten sposób i przy okazji, bo tak powiem, ja się tego w ogóle tym się nie martwię. Cześć! Ja się tym w ogóle, żeby była jasność, nie martwię, ze względu na to, że zaraz to naprawimy. Po prostu problem jest w softcie, co widać po objawach, które się tutaj pojawiają. A jednocześnie te objawy będą dla was fajną, ciekawą informacją, instruktażem tego, jak wygląda sytuacja, w której sterownik silnika w twoim samochodzie umrze i przestanie funkcjonować. Zapraszam cię na intro, ja podłączam sterownik, wywołuję błąd i sobie poobserwujemy, co się wtedy dzieje. Dobrze, że jesteście dziś znów ze mną. Dziękuję wam bardzo za wszystko, co dla mnie robicie, czyli za każdy komentarz, pozytywny i negatywny, dokładnie tak samo, i za każdego subika, i za każde wyświetlenie. Dziękuję wam bardzo, zapraszam. Dobrym przykładem, słuchajcie, jest to, że on teraz po wpięciu oczywiście wtyczek działa bez zarzutu, czyli pierwsze podłączenie zapłonu zadziałało, cholera, za drugim już nie. Bardzo dobrze, okej, to nic nie szkodzi, oczywiście, wszystko jest dobrze. Teraz tak, zauważmy po pierwsze, co się wydarzyło na skrzyni biegów, czyli PRND się podświetliło. Jeżeli są czasem inne jakieś wskazania, często się podświetlają albo często nie ma w ogóle biegu, czyli skrzynia biegów jest w danym momencie martwa, nie funkcjonuje bez sterownika silnika. Teraz tak, zapaliło się ESP i ABS na stałe i będzie się świecić, nie ma kontrolki silnika. Zauważcie. Zobaczcie, ile już objawów znaleźliśmy. Kolejnym jest taki, że po około 30 sekundach zaczynają wyć wiatraki. To jest w bardzo wielu przypadkach samochodów, w szczególności tych, które posiadają sterownik wiatraków. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego tak jest. I ostatnim objawem jest to, że jak ja wyłączę, żeby wyłączyć wiatraki, Boże, zgasić, włączam zapłon z powrotem, zapłon jest włączony i tutaj, dokładnie tu, nic nie słychać, to jest przepustnica. I teraz, działać to powinno w ten sposób, że zawsze po włączeniu zapłonu przepustnica robi takie klik, 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 czasami dwa razy, czasami cztery razy, czasami jeden raz, jakby, jak słyszał, tak słyszał, chodzi o to, że wykonuje adaptację, klapka po prostu. I czasami raz tą adaptację wykona, a czasami dwa razy, w zależności od modelu, marki samochodu i sterownika silnika i mnóstwa innych rzeczy. W każdym razie musi to zrobić, a druga rzecz jest taka, że później ona piszczy, cały czas tak pii. No piszczy, piszczy, jak działa przepustnica. Więc jeżeli mam teraz rację i jest uszkodzony komputer silnika, tak jak myślałem, to robimy następujący manewr, że no wiadomo, nie? Jest awaria, wyłączam zapłon, wyłączam zapłon, wyłączam zapłon, wyłączam zapłon. Także wypinam te wtyczki, no i żeby wykonać pełen reset takiego sterownika silnika, to nie jest tak, że wypinasz wtyczkę i wszystko jest od razu ok. Tam są w środku zamontowane kondensatory elektrolityczne na przykład. Słuchajcie, takie kondensatory trzymają napięcie przez dobite 30 sekund, więc procesor generalnie nie jest odłączony od zasilania w 100%. Wiecie, tu jest procesor zasilany 5V, 3,3V i jeżeli zawsze każde z tych napięć nawet spadnie o połowę, to ten procesor jeszcze się może nie wyłączyć do końca, nie zresetuje się. I podłączenie szybkiego z powrotem nie będzie poprawiało, jakby nic nie da, żadnego rezultatu. Dlatego mówię to, żeby mieć świadomość, że kiedy resetuję jakieś urządzenie, to nie wepnę i to już jakby wszystko. Tylko często trzeba poczekać, tak jak na to, żeby samochód się uśpił. Nawet auto generalnie, jak wyłączysz zapłon, czy wyciągniesz, przepraszam, jak ściągniesz klemę baterii i chcesz resetować cały wóz, to też nie na chwilę, tylko się mówi 40 minut, godzina, bo tyle trwa zejście napięcia we wszystkich modułach sterujących w całym aucie. I tutaj jest ta sama sytuacja. Nie cyk, cyk i już, tylko widzicie, tam 30 sekund minęło, podłączam z powrotem i jeżeli miałem rację, chodź tutaj. O, to jest przepustnica. O! I teraz... nie słychać, żeby sobie pić. O! Dobra, zaczęła, bo mówię, co jest z tym? Mówię, myślałem, że wam sterownik, powiem wam szczerze. Dobra, i słyszycie, i ona pisze cały czas. No, teraz się tam wyłączyła oczywiście, ale kumamy, o co chodzi. Tak, i teraz w tym momencie ten wóz, oczywiście, wiadomo, jest komunikacja.
chodzi bez żadnego problemu. Okej, okay, dobra. Z czym to się je? To się je z tym, że fakt, że... A! No i patrzcie teraz to. Wyłączę zapłon, włączam z powrotem i już nie ma komunikacji, już nie działa. Sterownik jest uszkodzony. I to jest ten jeden z głównych takich elementów tej diagnostyki, że to jest sterownik. No bo wyłączeniem i włączeniem zapłonu raczej nie naprawiłem bezpiecznika, przekaźnika, styku. Oczywiście mogłoby się to zdarzyć, że czasami tak się dzieje, że przekaźniki są wypalone. I wyłączenie, włączenie zapłonu gdzieś tam spowoduje, że nagle coś zaczyna mieć zasilanie, co nie miało przed chwilą zasilania. Tutaj to się powtarza, to jest bardzo powtarzająca się sytuacja, więc nie ma dyskusji. O, zobaczcie, podszedł do porządnego samochodu. Ja tego nie widzę, no co ty, to jest porządny samochód. Ja wam coś pokażę, kręć mnie tutaj. Pokażę wam moc i potęgę EKG. Patrzcie teraz na to, uwaga. Ja nie przestawię samochodu. Z Martysią chwyciliśmy go za tył i tuszyliśmy sobie go przestawiali jak chcemy. Cudowny wóz. Ja bym swojemu synowi... Nie mogę tego tak głośno mówić. Dobra, dawaj, ty z tym kręgosłupem teraz, to proszę cię, nie rób tego. Jedną ręką trzymasz, a drugą wymieniasz poduszkę. Dokładnie tak jest, niesamowite. Powiem wam szczerze, że przerażony jestem tym samochodem pod kątem bezpieczeństwa tego łazika. No patrząc na to, jak ja to przenoszę, no to wyobraźcie sobie crash z takim samochodem, jak tu stoi. To jest w ogóle dramat kompletny, także nie wiem, znaczy nie pytajcie, czemu to tu stoi, bo w ogóle to jest jakby poza zasięgiem mojej jakiejkolwiek wiedzy. Co ja zrobię z tym komputerem? Biorę ten komputer i idę go jeszcze raz przeflashować na oryginał teraz. I jak problem z Dickie, to wiadomo, że mamy problem w naszym oprogramowaniu, które skopaliśmy. Co się nic nie robi, proszę bardzo. Super. Superman, supercharged. No, jak tu sobie siedzisz, to sobie tam cyknij. W takim razie, oryginała wgramy, zobaczymy, nie? Bo to się wywołuje za każdym razem dokładnie tak samo, więc nie ma tematu i będzie trzeba po prostu gdzieś coś poprawić, gdzieś coś poszło nie tak i się zawiesza sterownik silnika oprogramowaniem i tyle. W tych samochodach w ogóle ja już miałem chyba kilka uszkodzonych sterowników silnika na bardzo podobne objawy też, że właśnie on się tracił komunikację, w ogóle później ta komunikacja wracała, ja je rozbierałem, szukałem, tu nie było żadnych problemów nigdy na wtyczkach, nigdzie, a jednak tak się działo i te komputery miały jakiś tam ze sobą problem. To są dla mnie dość stare czasy, więc już teraz wiecie, nie? Jak to tam, już nie pamiętam tak do końca, ale też pamiętajcie, że trzeba powiedzieć, że tutaj jest jakiś jeszcze bezpieczniczek, jeden, drugi, żeby mieć na uwadze, że tutaj w tej skrzynce elektrycznej w ogóle bardzo często się dzieje tak, że tu wpada woda. Jak ktoś tutaj nieumyślnie nie odkręci na przykład tamtej śrubki, to z automatu tam wpada woda i po tych kostkach wszystko tutaj, o, sobie leci i te kostki tu sobie gniją, trzeba wtedy wypiąć taką wtyczkę. O, taką wtyczkę i one są tutaj całkowicie zielone. I wtedy pojawiają się różnego typu dziwne rzeczy dziać, tak? Właśnie jakieś braki komunikacji, jakieś coś nie działa, coś zaczyna działać, takie jakieś tam akcje, szukam osłonki, bo chcę tam założyć, bo tam żeby śnieg nie kapał, bo właśnie mówię o wodzie, a sam tak zabezpieczyłem wóz, że pożal się Boże, więc zaraz to zrobię. W tym czasie, kiedy reanimowałem moje mikrofony i robiłem 100 innych rzeczy, to Włodek wgrał oryginalne oprogramowanie tego sterownika silnika, w wyniku czego samochód teraz podobno, bo jeszcze nie wiem, no widzicie, ma komunikację, nie muszę odpalać, wiadomo, że jak jest PRND spoko, to jakby reszta mnie nie interesuje, zresztą kontrolka silnika się świeci, także wiadomo, że odpali i jakby problem znikł, tak? Czyli na pewno na 1000000% oczywiście zepsuliśmy sterownik, ale naprawiliśmy go z powrotem, teraz trzeba wymyśleć, jak wgrać to, co było, ale żeby go nie zepsuć i tyle. Także za chwilkę, a ja tymczasem przejdę do bardzo popularnej marki na naszych ulicach, będzie to Volkswagen Passat. Myślę sobie, że może być z tego ciekawy temat, to się okaże, bo jakby wstępnie mi powiedziano, co tam się dzieje przez telefon, ale ja poszedłem do niego, oczywiście ten samochód nie ma prądu, dlatego też powiem wam teraz kilka słów na temat tego, jak się obchodzić z baterią, kiedy jest minus 11, 12, 15 stopni i wozy nie odpalają. To gdzie się podłączać, jak się podłączać, bo takie pytania dostałem, więc spróbuję w bardzo szybkim czasie odpowiedzieć w taki prostacki sposób, gdzie co, jak podłączać, żeby było dobrze, żeby nie zepsuć sobie samochodu i żeby przede wszystkim przyniosło to skutek w postaci odpalenia twojego wozu. Dobra. I tyle. Już tam biegnę. Ale ładne BMW. No dobra, więc teraz tak. Idę do tego pasaciora, czy ja przykluczy pierwsza są w samochodzie. I biorę ze sobą booster. To jest dla mnie najprostsze urządzenie, które tutaj mogę wykorzystać. Ciężkie, ale sprawne. Booster działa w ten sposób, że przede wszystkim ma bardzo duży prąd rozruchowy, czyli potrafi dać z siebie bardzo dużo, ale krótko. Nie nadaje się absolutnie do tego, aby podtrzymywać nim napięcie w aucie, na przykład podczas, nie wiem, kodowania czegoś, czy nawet trzymania auta na zapłonie. Zawsze jeśli ja trzymam auto na zapłonie i przy nim pracuję, możecie zobaczyć na moich filmach, to w 90% przypadkach mam podłączony po prostu prostownik, który ładuje go cały czas, duży, ten taki wysoki. W momencie, kiedy robimy jakieś kodowania, coś jest takiego, wiecie, bardziej konkretnego i niebezpiecznego,
korzystamy z urządzenia do podtrzymywania i on ma już obciążenia 120 A cały czas, stałego. Także to jest urządzenie, przy którym siódema taka BMW jak tu jechała, czy Q8, czy cokolwiek innego, no nie ma szans, żeby spadło napięcie, nawet jak się włączą wiatraki, nie wiadomo co się jeszcze wydarzy podczas kodowania. Natomiast to urządzenie służy do dania bardzo dużego prądu w krótkim czasie i do tego się nadaje. Jeżeli zaczynamy kręcić dłużej i szlifować ten wóz na rozruszniku, no to urządzenie długo nie da rady. 30 sekund, minutę, w zależności od stanu oczywiście i od naładowania. Cześć Karol. Jak się myje auta w takich temperaturach? Wewnątrz bez problemu. Wewnątrz bez problemu. No tak, no jak właśnie w sumie myjnie wewnętrzną, to nie jest tak źle, nie? I tyle na temat boostera. I teraz, gdzie my podłączamy ten booster i gdzie to robimy? Słuchajcie, to zależy już od samochodu, ale w większości przypadków rzeczywiście mamy tutaj miejsce do podłączenia baterii i w tym momencie, jeżeli tu jest plus, on jest ładnie tu oznaczony jako plus, a często jest jako czerwony, no to wiadomo, że gdzieś też musi być minus. Minus jest tutaj w tym miejscu, czasem jest taka nakrętka duża i tutaj możemy się podłączyć w celu uruchomienia pojazdu, czyli tego, co tu będę robić, ponieważ on ma prąd. Nie, ściągnę tego boostera, to jest głupi pomysł, czekajcie, to by się na pewno źle skończyło, 100%, no na filmie no musiałoby, nie? To jest tak, że on ma prąd. Natomiast kiedy go odpalam, okej, okay. Czyli jak najbardziej mogę sobie tu podłączyć booster i odpalić ten samochód. To są styki do podłączenia właśnie boostera. Nie służą te styki do ładowania samochodu. Generalnie, znaczy możesz przez nie to robić, ale już tłumaczę, o co chodzi. Bateria jak jest podłączona bezpośrednio na klemy i ją ładujesz wtedy masz najmniejsze spadki napięć pomiędzy prostownikiem a akumulatorem, który na przykład znajduje się z tyłu w bagażniku. Musicie wiedzieć, że baterie, które są montowane w innych miejscach niż w komorze silnika, nie wiem czy zauważyliście, ale zaczęto to robić od pewnego momentu. Były zawsze baterie pod maską, nie było kłopotu i w pewnym momencie zaczęli je montować gdzieś indziej, w różnych miejscach. I jedno to może być oczywiście wyważenie auta i tu się nie będę jakoś tam sprzeciwiał, że nie jest to możliwe, bo jest oczywiście, że tak. Można je zamontować na przykład pod fotelem pasażera, a montuje się gdzieś w jakichś innych miejscach. No więc okej, wyważenie to jest jedno, ale przede wszystkim bateria traci swoją skuteczność, swoją żywotność przede wszystkim przez wysoką temperaturę, a nie niską. W momencie jak jest niska temperatura, tak jak teraz, to bateria nie ma wydajności, ale ta wydajność wróci w momencie osiągnięcia przez tą normalnej pokojowej temperatury przez tą bateryjkę. I teraz akumulator. Bo wszyscy się pewnie przyczepią teraz, że bateria, jak można mówić, no to bateria, no macie rację. Akumulator, tak. Ale teraz mi wjechało tak do głowy, akumulator. Akumulator jakby mniej się starzeje podczas niskich temperatur, dużo bardziej się starzeje przy wysokich. I teraz wysokie to mówimy już o temperaturach 50 stopni plus. Chyba jasność. Dlatego w komorze silnika trudno jest wyeliminować wysoką temperaturę, dlatego zaczęli je montować gdzieś, żeby ich żywotność była dłuższa. I zauważcie, że w samochodach, które przyjeżdżają nowe auta do nas i mają baterie pomontowane gdzieś tam w bagażniku czy coś, to 7-8 lat żyją bez żadnego problemu te baterie. I rzeczywiście uważam, że jest tutaj ku temu jakiś konkretny sens. Ok. I teraz, łącza, które tutaj mamy, służą do odpalania. Ładowanie baterii najlepiej wykonywać na samych klemach. Takie jest moje zdanie. Czyli, na przykład, jeżeli jest sytuacja, w której możesz podładować sobie ten akumulator przez wieczór, noc, czy cokolwiek innego, to ja bym zakładał ten prostownik, szczególnie ten taki mały, co macie w domu, pod samą baterię. Ponieważ wtedy ten prostowniczek ma ogólnie mały prąd. One mają 4, czasami 8 amper, nie więcej. Po spadku, bo z reguły, jak pada wam bateria, no to pewnie nie mówimy o autach z 2022 i 3 roku, tylko auta, które mają 10 lat na przykład, więc ta instalacja ona już też jest trochę zdegradowana, instalacja się zużywa z powodu temperatur, przepływu prądu i tak dalej, więc one styki, nie styki, śnie dzieją, najróżniejsze rzeczy, więc ta instalacja nie jest w idealnym stanie i są spadki napięcia pomiędzy akumulatorem na przykład, a alternatorem, więc jeżeli tu będziesz się podłączał prostownikiem, to będzie spadek pomiędzy prostownikiem a akumulatorem, dlatego żeby mieć pełne takie ładowanie porządne jakbyś powinno, to uważam, że podłączać pod same klemy, natomiast jeżeli chcesz odpalić samochód, jak najbardziej podłączaj się tutaj i nie ma żadnego problemu. Teraz co zrobić, jeżeli chcę odpalić ten samochód z innego auta. Dokładnie ta sama sytuacja. Odpalony samochód obok, podłączacie się tutaj pod te miejsca. Jeżeli tutaj jest bateria, to oczywiście tu się podłączacie pod baterię, żeby była jasność. Nie? No, logicznie, tego nie muszę chyba mówić. I podłączacie taki samochód drugi i z reguły dysponujecie kablami marketowskimi, czy tam takimi ze stacji benzynowej. Więc podłącz ten samochód, niech on sobie pochodzi, ten ładujący pojazd, niech pochodzi sobie 10 minut i dopiero wtedy próbuj odpalić to auto. Ty masz tymi kabelkami cienkimi jak od słuchawek podładować tą baterię i dopiero on ma odpalić ze swojej baterii, będąc lekko wspomagany przez te kabelki, ale nie ma odpalać na tych kabelkach, bo te kabelki prądu nie uciągną i to jest bez sensu, to tetranie tej baterii i zajeżdżanie jeszcze tej cały czas i wydłużanie sobie czasu pójścia ładowania. Podłącz, uzbrój się w cierpliwość, papierosek, dwa, cokolwiek, nie wiem, strzał na rano, poczekaj sobie,
10-15 minut najlepiej i dopiero próbuj odpalać swój samochód i wtedy to ma sens. Z drugiej strony też musicie mieć zawsze na uwadze, że pomimo zabezpieczeń, które są montowane w samochodach, takie rzeczy się zdarzają. Jeżeli ten pojazd nie ma w ogóle prądu, jest zero, po prostu kaput i podłączysz drugie auto, nawet na porządne grube kable i od razu będziesz go próbował odpalić, to alternator w tym drugim samochodzie naprawdę nie wie, co ma myśleć. I należy zwrócić na to uwagę, że 120 czy 140 czy nawet 180 amperowy alternator, który już ładuje 40 amper co najmniej swój samochód i to obciążenie tego tutaj jeszcze jakiegoś diesla plus spadek napięć na kablach i tak dalej, więc to wszystko pobiera prąd, może doprowadzić do uszkodzenia alternatora, a w szczególności regulatora napięcia i czasem jest to oczywiście 300-500 zł, a czasem jest to 3000 albo więcej, więc dlatego też warto znowu podłączyć, podłączyć i poczekać cierpliwie, aż ta bateria osiągnie tutaj jakieś napięcie konkretne i będzie miał jakikolwiek prąd rozruchowy. Dobrze, tyle na ten temat. Ja się podłączam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? W przypadku, który ja tutaj mam, tak naprawdę zaleca się nawet podłączanie jakby rozruchu tutaj w tym miejscu. Nie? Bo pamiętajcie, że z tego miejsca, dokładnie z tego plusa, idzie kabel od razu na rozrusznik. Także spadek napięcia tu będzie bardzo mały. A jakbym podłączył się pod baterię z tyłu, no to jeżeli instalacja tego samochodu, tak wiecie, na pół działa, no to wtedy też miałbym spadki. Dlatego do odpalania auta tutaj i podładowania takiego chwilowego, ale naładowanie ogólnie, żeby rozpodłączać tutaj, tak? Żeby była jasność. I bateryjka oczywiście powinna być badana najlepiej urządzeniem do tego stworzonym. Jeszcze tylko dopowiem, jeśli byś chciał zbadać swój akumulator na szybko, to podłączasz miernik pod samą baterię, czyli tu w tym przypadku z tyłu w bagażniku i mierzysz przede wszystkim, bateria po nocy nie powinna spać poniżej 12 V, to jest 1, 2, podczas odpalania nie powinno spać poniżej 10 V, to jest 2 i na baterii, bo pamiętaj, że tutaj napięcie może spaść nawet do 9, a nawet 8,5 w momencie jak tam będzie 10, bo jeżeli instalacja, o której mówiłem wcześniej, ma spadek z volta 1,5, to tu będziesz miał mniej i to też jest źle. Wtedy ładowanie tej baterii też idzie kiepskie. Teraz ładowanie baterii nigdy poniżej 14, w ogóle absolutnie. Znaczy w nowoczesnych samochodach, musicie mieć też na uwadze, są inteligentne alternatory i moduły sterujące napięciem ładowania. W tych samochodach może spadać nawet do 13 V podczas jazdy i 14,7, 14,8 może być ładowanie włączone, ponieważ w zależności od obciążenia auta, jeżeli i jaki stanie jest akumulator, on sobie bada to. Jeżeli stwierdza, że bateria jest w super stanie i chciałbym włączyć Eco Driving, to wyłącza ładowanie do 13 V, jest tylko podtrzymanie i to jest zupełnie normalne, tak żeby mniej palił w tym momencie, nie ładował bez sensu baterii, która jest dobrze naładowana i odwrotnie, kiedy jest zapotrzebowanie, to może dygnąć dobre ładowanie i porządnym prądem i też będzie tak mogło być. Jakby próbuję odpalić, nie? Bo gadka gadką, a my zobaczymy, co tu się dzieje, bo to jest najważniejszy klucz naszego programu. Ututun. O, cicho, jeszcze raz. Chodzi. Jakoś tam chodzi. Natomiast wiem, że się dusi. O, o! Ledwo, ledwo chodzi teraz. Takie jakby był bardzo obciążony. Wow! Wow! Zajebisty! A! Czyli jest źle, ale cały czas chodzi. Jak dodam gazu, a ruszy. Okej. Okay. Wiecie co, bo chciałem go ruszyć ze względu na to, żeby móc zacząć go naprawiać, bo tu jest trochę zimno. Ewidentnie jest trochę zimno. Płyn chłodzący jest, niech on sobie tu postoi i pochodzi chwilę, niech się podładuje delikatnie, nic mu się nie stanie. Co się miało stać, to już się stało w tym samochodzie. Powiem wam tak, wygląda to przecudownie i zrobimy sobie z tego, bajeczka, zrobimy sobie z tego mały konkurs. Ja w dzisiejszym odcinku nie będę o tym mówić, bo nie wjadę i tak na warsztat dzisiaj, bo nie jestem w stanie. Jutro przyjeżdża TVN, może ruszę to auto do TVN-u, zobaczę. A my sobie zadamy zagadkę, co tutaj może być i możecie strzelać w komentarzach. I zobaczymy, czy ktoś zgadnie, bo ja oczywiście nie mam bladego pojęcia, żeby było jasne. Nie mam... Absolutnie, wiem tyle co wy. Przyszedłem odpalić samochód. Nie chodzi nawet o biegłowym, wyzbiorę kluczyki, nie ma sensu dalej. Dobra, idę pogadać z klientem. Mati, mamy dwa numery dodatkowe uruchomione. Mamy. O, wyświetli się teraz tam ładnie wasz numer telefonu i jak chciałem, właśnie na stronie internetowej jest już ten numer, tak? Bo jest już uaktualnione to? Bo ja tak nie byłem pewien, czy jest aktualne to po prostu. Ty wiesz, jaki mamy adres internetowy naszej strony?
No, wow. To jest dosyć proste. Mam piękną stronę internetową. Tak chciał pokazać. Tak... A no, są rzeczywiście, jak ostatnio byłem, to jeszcze nie było tych numerów. Także proszę bardzo, to są dwa numery telefonów, które są u nas już teraz czynne i można na nie walić. Ile wlezie. I walą, ludzie. Ile wlezie. Dobrze. Bardzo uprzejma prośba. Przyjmujemy wiele marek, żeby było jasność, u nas na naprawy, ale nie na naprawy. Na zamontowanie na przykład zabezpieczenia. Przyjmujemy każdą markę i tutaj w żaden sposób tego nie segregujemy. No ale mamy sprzęt ukierunkowany i wiedzą, no, w tak. sposób, nie? No. Bo chodzi o to, że my nie naprawiamy innych... Chcesz coś powiedzieć? Nie. Okay. Innych aut niż niemieckie, bo niemieckie się psują najbardziej. Fakt, że gdyby Audi nie produkowało tak świetnych samochodów, to mielibyśmy dużo mniej pracy. Ale na szczęście robią jak robią i bardzo dobrze. Ekologii się ładuje ile wlezie i to będzie jeszcze bardziej moim zdaniem rozwijane. Ale mniej tych samochodów zwraca podczas użytkowania. Zwraca podczas użytkowania. To nie jest tak, że to zwraca. I ja mam dużo klientów, którzy ale mówią, że się to psuje, ale lubią ten samochód. I on się psuje, ale dobra. Starsze auta chcą po prostu naprawiać, bo są lepsze niż nowe. No tak, ja też tak uważam. Nie podlega to dyskusji, ale chciałem powiedzieć o tym, że tak, mamy dwa numery dodatkowe uruchomione i już pokazaliśmy te numery. Ty go odbierasz i Leszek, tak? Czy ty odbierasz? Leszek, no. Czyli Mikołaj lub Leszek są pod tymi numerami telefonu, więc jeżeli się nie możecie dodzwonić, to tutaj są, tu jest winowajca, nie? To najlepiej będzie po prostu przyjechać. Trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład od godziny 8 do 10 nie ma szans, żeby się dodzwonić, bo jest taka ilość klientów tu na miejscu, że my nie jesteśmy w stanie odebrać telefonu, bo każdy z nas ma na przykład po dwóch klientów do obsłużenia z jednymi trudnymi, nie? No dokładnie. I jakby to, że jest się ciężko dodzwonić, no jest powodowane, że co chwilę ktoś tutaj się pojawia u nas w biurze. I się trzeba zająć tą osobą. To nie olewamy jest, klientów, nie? To nie jest tak. No nie, no nie, absolutnie. Jest tak, tylko po prostu no charakterystyka pracy, jeżeli ten telefon dzwoni co minutę, no to ileś tych telefonów jest nieodbieranych. To zobaczcie. No i jeżeli telefon no, na telefonie, chwilę, no. Tu masz gdzieś tu swój? Patrzcie teraz to. Proszę bardzo. I jeszcze Leszek by miał być, tak? Więc ja zmierzam do tego, chciałem powiedzieć, że my naprawdę nie olewamy was jako klientów i kontakt chcielibyśmy. Trzech. A was jest ze 100 tysięcy. No na przykład. I dlatego jest tak trudno się do nas dodzwonić. I nic z tego tak naprawdę teraz nie zmieni, a oni powiedzieli trzech, a tak naprawdę czterech, bo Gerard też czasami pyta telefon. Ale jakby to inne ma zadania. No ma inne zadania. Te telefony są obsługiwane w godzinach pracy warsztatu, jeżeli ktoś dzwoni w sobotę na przykład, no to wiadomo, że się nie dodzwoni. No tak, to wiadomo. I jakby to, co najważniejsze chciałem zaznaczyć, to nie jest numer do Krzycha, bo dużo takich jest, że czyj Krzysztof, no nie no, Krzysztofa to numer 10 lat temu, jak to się dopiero co zaczynało. Zniszczylibyście mnie, gdybym ja jeszcze miał ten telefon, naprawdę, także... O, to jest moja bramka, to są moje bramkarze. Wyłapują to, co się da i udaje im się to bardzo dobrze. Maili na tą chwilę jest 494, nie? 494 maile? No. Okej, okay, nie będę tego blisko pokazywał, bo to jakieś RODO się zaraz tutaj się ktoś przyczepi. W każdym razie, tych maili przychodzi codziennie po 100 i więcej, więc też trudno jest na to wszystko odpowiedzieć. 12.36, 12.38, 12.59, 13.11, 13.34, 13.53, no. Okej. Okay. Jakby w takich odstępach, nie? To dlatego, bo ludzie się denerwują i wypisują w komentarzach, w opiniach, że no jest to jakaś pięta Hillesowa EKG. No jest, ja nie będę tego ukrywał, natomiast nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać, ponieważ jest taki natłok ludzi, którzy chcą się tutaj dodzwonić, zapytać o coś, obgadać jakąś sprawę. Często dzwonicie też w poradach, tak? Czyli jakie auto miałbym kupić, jaki silnik jest lepszy. Tego jest bardzo dużo i też ci ludzie zajmują, żeby była jasność, bardzo często telefon jest zajęty, bo ktoś się wyzwania, a później jak odbieramy ten telefon, to się okazuje, że ma po prostu pytanie do nas, że chciałby jakiś kupić samochód i lepiej z dieslowskim czy z benzynowym silnikiem. Zadają nam pytania dotyczące też innych marek. Wiecie, u nas znajdują się rzeczywiście samochody innych marek niż Audi i Porsche. Z reguły są to samochody tak zwane polityczne, już to kiedyś mówiłem. Czyli ktoś na przykład ma A8, ale ma ciocię, babcię, wujka, która jeździ Oplem. No więc przyjmiemy taki samochód. Natomiast z ulicy ogólnie rzecz biorąc nie. Dlatego, ponieważ jesteśmy bardzo mocno ukierunkowani na Audi pod kątem narzędzi, sprzętów diagnostycznych, wiedzy. Ten człowiek tutaj obok mnie pracował 8 lat w serwisie, ja pracowałem w serwisie, Jakub pracował w serwisie Audi z wiele lat, więc mamy w tym największe doświadczenie. I trzymamy się tego, bo idzie nam to najlepiej. Po prostu najłatwiej jest nam te auto naprawiać i najlepiej jest nam najłatwiej utrzymać wysoką jakość takich napraw po prostu. No bo nasi mechanicy już wiedzą, jak się wymienia rozrząd w szyjtrówce, naprawdę. I myślę, że zamkniętymi oczami by to robili, bo tego jest tutaj najwięcej.
Teraz przyjmowanie jakichś innych marek spowodowałoby po prostu, że to by dłużej trwało, to by nie była taka pewna robota, więc ukierunkowaliśmy się i tak to już będzie wyglądało. Więc... Chcesz coś dodać, powiedzieć? Bo ja tak się w sumie nie wiem, rozgadałem, a chciałem tylko powiedzieć, że mamy dwa nowe numery telefonu, ale no jak zwykle, nie? I 15 minut. 6 minut, nie jest tak, że 6-minutowy filmik, że mamy w sumie dwa nowe numery, że można na nie walić teraz i próbować się dozwonić, natomiast albo jeśli nie idzie... SMS-y. Albo pisać SMS-y. Albo pisać SMS-y, on mówi, no. Bo jasne, to bardzo nie, ważne nie, jest. Bo jak dostanę SMS-a, to ja widzę, mogę oddzwonić. Czekamy na maila od kogoś, kto ma dwulitrowego TDI-ka na niedogrzewanie się. Co prawda ja to na social mediach powiedziałem, więc może już tego to auto już mamy. Ale taki mail przyjdzie. Jakby było coś, że niedogrzewanie się Audi, nie? Dwulitrowego, to ja takie coś przyjmuję, żeby rozgryźć troszeczkę temat tego niedogrzewania się, bo bardzo mnie to interesuje. Widzę po prostu wiele problemów z tym związanych i chcę. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam dzisiaj za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dziś znowu się czegoś fajnego dowiedzieliście. Jeżeli tak było, to jest mi bardzo miło z tego powodu. I mój film tym bardziej miał sens. Dziękuję Wam i do zobaczenia w następnym odcinku. O, jest Leszek. Kolejny. Pokaż, ile masz telefonów. Jeden czy więcej? Jeszcze przy raz, sobie. Dwa. Proszę, pokaż. Następny. Jest jeden. Ile naliczyliście telefonów? Sześć, tak? Jest sześć telefonów. Proszę, następny rozmawia. Więc ja my nie kłamiemy. Naprawdę tak jest. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.